Początek budowy tramwaju na Kasprzaka już w marcu. Teraz już oficjalnie. Sklep MZA otwarty. Kryzys z awariami wind na stacjach metra. Na szczęście będą budowane nowe windy. Wyburzanie wiaduktu w trasy Łazienkowskiej rozpoczęte. A także kolejne znaleziska na placu 5 Rogów. Oraz spacer po Warszawie z awizynoszem na licytacji z okazji 30. finału WOŚP. O tym nie tylko. 5 lutego w sobotę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Na wstępie faktycznie muszę Was przeprosić, w poprzednim tygodniu nie było Mniejsza z tym, ale teraz nadrobimy te zaległości i wszystko, co się działo w poprzednim tygodniu, również tutaj pokażemy, chociaż nie było tego dużo i o finałach włośpowych już nie będę oczywiście wspominać poza jedną licytacją, ponieważ większość z nich została już zakończona. Natomiast mamy dosyć duży kryzys z awariami wind na stacjach metra, ponieważ nie mamy żadnej awarii. Na szczęście jest jedna modernizacja i znajduje się ona na stacji metra Świętokrzyska na linii M1. Kolejna informacja to tramwaje już i będzie start już niedługo tramwaju na Kasprzaka. To jest dobra nowina. Miejmy nadzieję, że niedługo im to szybko powstanie. Mają w teorii 2 lata, około 2 lat, 20 miesięcy, oczywiście z przerwą zimową, czyli zima się nie liczy do kontraktu, zimy mogą faktycznie nic nie robić. No i tak, to przyspieszy oczywiście komunikację dymową do Olan, polepszy sytuację, 105 nie będzie tak obciążona i ogólnie tamte tereny będą lepiej skomunikowane. No i też tramwaje będą miały bezpośredni przejazd tam na ulicy Wolskiej i przy przystanku Elekcyjna. Nie będzie tego dziwnego i, znaczy może nie dziwnego, ale dosyć problematycznego zakrętu, który trochę spowalniał ruch i samochodowy, i tramwajowy. Ale o konkretach mówiłem już w jednym filmie, jak wygląda tramwaj na Kasprzaka, więc link do niego macie w opisie. Tymczasem my idziemy dalej. A, i pierwsze prace, które będą na tramwaju na Kasprzaka, będą znajdować się przy ulicy Wolskiej, przy demontażu starego przejścia dla pieszych, ponieważ stare przejście dla pieszych jest na innym poziomie zupełnie, na innej wysokości, jak będzie nowe przejście podziemne przy ulicy Wolskiej i ulicy Redutowej, przy tym skrzyżowaniu. Oraz pracę przy podciągnięciu nowego napięcia, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj w rejonie ulicy Karolkowej i Kasprzaka to będzie tam, prace będą trwałe, także to wszystko jest tutaj zaplanowane. Kolejne informacje jeszcze od tramwajów, takie krótkie. Słońce na budowę tramwaju na Kasprzaka. Tramwaju na Kasprzaka? Coś mi się pomyliło. Słońce na budowę tramwaju na Kasprzaka. Ta inwestycja będzie przyjazna klimatowi. Wykonawca, który buduje nową trasę tramwajową, postawił zaplecze budowy w panele fotowoltaiczne. I się zastanawiam właśnie, gdzie to zaplecze się znajduje, że mają aż tyle miejsca, żeby zrobić coś takiego. I myślę i wiem, gdzie to jest. To jest z tyłu za Odolanami. Okej. Okay. Myślałem, że to jest zupełnie gdzie indziej. No trochę daleko jest te zaplecze. Ale faktycznie w sumie obok tramwaju na Kasprzaka nie mają zbytnio gdzie się schować. No dobrze, no ładnie, jestem zadowolony, że faktycznie będzie zielona. I również już jest część przy zajezdni Anopol rozstawiona i tam chyba też są panele fotowoltaiczne, ale tego nie sprawdzę, to będzie w najbliższym materiale o tramwaju, a konkretnie o zajezdni na Anopolu. Bo tego też się szykuje, bardzo dużo filmów się teraz szykuje, więc przygotujcie się na filmy prawdopodobnie już teraz codziennie, bo w poprzednim miesiącu, na sam koniec i ogólnie na początku już tego prawie nic się nie działo. Trzeba to zmienić i ja się tym postaram. No i tutaj kolejna informacja, to jest sklep MZA, już został oficjalnie otwarty. Co prawda wcześniej można było już kupić, bo nikt chyba nie zauważył z MZA, że ktoś znajdzie ten link. No dajcie spokój, taki prosty link, sklep.mz.waw.pl. No jak można było tego nie zgadnąć? Oczywiście, że to zgadli ludzie.
I już parę odcinków temu, mniejsza z tym, o tym mówiłem, że to można kupić i bez sela tam cały czas jest oczywiście Saladis Urbino 12 Lectic, czyli jak to jest, model. Można sobie kupić i postawić na półeczce. Gdybym miał tyle tych pieniędzy wolnych, to bym pewnie wziął i zostawił sobie, ale ponieważ zbieram na dosyć dużo sprzętów, część będę potrzebować do pracy, część do jeszcze innej pracy, więc niestety aktualnie każdy grosz się tutaj przyda. Tym bardziej, że w najbliższym czasie jestem przygotowany na parę wyjazdów poza Warszawę, ale to kiedy indziej wam powiem. Kolejna informacja to nowe windy na pierwszej linii metra, czyli tak jak mówiłem, to jest też dobra nowina, bo faktycznie tutaj tych windy brakuje na stacji metro Pole Mokotowskie. Mamy zdjęcie, o, nawet jest lepiej niż myślałem. No i zwróćcie uwagę, gdzie te windy będą się znajdować. Windy planowane są na żółto, mamy 4 wtedy te windy. Raz, dwa, trzy, cztery, z czego jedna winda. I tu tego chyba nie mam. Nie ma tego wizualizacji. Na transporcie publicznym była wizualizacja, że faktycznie ta winda będzie zjeżdżać na sam środek peronu, będzie zupełnie nowy zjazd. No i jest to coś nowego, to jest największa w ogóle inwestycja na pierwszej linii metra, z tego co mi się wydaje. Bo wcześniej tam się zbytnio nic nie działo właściwie. Na pierwszej linii metra oczywiście było modernizację tam sprzętu, wymianę szyn i dbanie o to, żeby to wszystko działało. Ale żadnej nowości to tam nie było, raczej z tego co mi się wydaje. Także to jest dosyć duża nowość, mając całą nowość z drugą linią metra na Świętokrzyskiej, która całkowicie zmieniła tą stację metra. Ale pomijając ten fakt, to jest największa zmiana, no i oczywiście cieszymy się, że będzie więcej wind, które będą mogły być już niedługo w naszej ulubionej sekcji awarie i modernizacje wind. Także tak to wygląda już tutaj na mapce, to jest z informacji prasowych. I kolejna informacja to nowe Impulsy 2, szybkie koleje miejskie, są już testowane na stołecznych torach. Możecie je znaleźć na mieście, one się kręcą. No i tak, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy zatestować dwóch pierwszych pojazdów, Impuls 2 na stołecznych torach. Nowe pociągi, szybkie koleje miejskie przyjechały dziś ponad 200 km. Dziś, czyli jakieś dwa dni temu pewnie, albo dzisiaj faktycznie, nawet wczoraj. Na trasie linii S3 łączącej Warszawę Zachodnią peron 9 z Wieliszewem. No dobrze, miło, że tutaj faktycznie jeździcie i że można je złapać. O, tu mam jakieś ładne zdjęcie, którego ja wcześniej nie widziałem. Czyli jak wygląda rozłożona ta część? No oczywiście musi przyjść tutaj kierownik pociągu i samemu to przestawić, bo to nie jest automatyczne, elektryczne i tak dalej. To na minus. Jednakże biorąc pod uwagę, jak wyglądają różne perony i przystanki, no to trudno bym powiedział o to, żeby faktycznie jednoznacznie to poustawiać. Zwykle mam to za telefon. Jakieś siało chyba? Chociaż nie jest, nie, to jest jabłko, bo jest taki ten duży nocz. Dobra, idziemy dalej, czyli komunikacja miejska w okresie ferii. Wszystkie linie tramwajowe, wszystkie linie autobusowe, wszystkie linie SKM, M1 i M2, czyli w skrócie całe WTP działający teraz, ma zmiany komunikacyjne, nie będę nam czytać dokładnie co się dzieje, no, w dużym skrócie po prostu się pozmieniało, będą jeździć trochę rzadziej, metro troszeczkę rzadziej, SKM-ki ma stary rozkład jazdy, więc tu się nic nie zmieniło. Autobusy tak zawsze mają trochę swoich barierów, no i nie ma podjazdu pod szkoły, ale to możecie się domyśleć. Kolejna informacja to niestety, znaczy niestety czy stety, przednie drzwi w autobusach i tramwajach są nieczynne, ale tylko i wyłącznie tyle, bo jest to strefa wydzielona dla kierowców i motorniczych. Natomiast co faktycznie muszę powiedzieć, to nie wiem dokładnie co to ma na celu w niektórych pojazdach, bo w takim Konstalu To, że zamykają i są nieczynne pierwsze drzwi, no to dużo nie zmienia, bo i tak motorniczy ma swoje własne drzwi. Większość autobusów też zazwyczaj mają swoje własne drzwi wyjściowe. No oczywiście jest większy dystans, no ale to już musicie sami stwierdzić, czy to jest niezbędne. Jestem ciekawy waszej propozycji. Ale przednie siedzenia i wszystkie miejsca siedzące już są normalnie dostępne, także to jest akurat z dobrych nowin. Kolejne informacje to jest zamknięcie ronda pod trasą Łazienkowską. No to jest problematyczne, to będzie trwać do 20 lutego, jak też pamiętam, chociaż tutaj chyba nie ma tej informacji, ale to do 20 lutego mniej więcej będzie trwać i wczoraj dla was około 22 zostało zamknięte i wiąże się to oczywiście z przebudową trasy Łazienkowskiej, przez którą dosyć dużo są objazdy i to jest stara mapka, która już jest nieaktualna.
No tak, więcej na temat trasy łazienkowskiej przebudowy i wyburzonej wiaduktów macie w specjalnym filmie, link do niego teraz wkładacie. Kolejne informacje, już się zbliżamy do końca na szczęście. Chcę pójść dzisiaj wcześniej spać, bo około 5 będę musiał wstać. Plac Pięciu Rogów skrywa kolejne ciekawe przedmioty, a mianowicie na szablę ułańską z początku lat 20. ubiegłego wieku trafiono wytrych przygodowy plac Pięciu Rogów. Natknęli się na nią archeolodzy, badający odsłonięte przez robotników fundamenty przedwojennej kamienicy. Przedmioty pod koniec stycznia trafiły do Muzeum Historii Polski. Także takie ciekawostki i ogólnie dosyć dużo, no kamienice jakieś, stare obiekty i tu chyba jeszcze jest więcej, tak. Kolejne dotyczy na placu Pięciu Rogów, tym razem piwnica. Nowa piwnica pod kamienicą tutaj już aktualnie nie ma. Obejrzyjmy sobie tutaj zdjęcia, które mamy. Jest ciekawe. Tak się załaduje. Chociaż mój internet akurat dzisiaj, to powiem wam, że no tak, tak sobie to działało, ale no dobrze. Plac Pięciu Rogów, wydacka. I mamy faktycznie zejście na dół. Co prawda, z tego co słyszałem, nie mogą aktualnie nic z tym zrobić, z tą piwnicą. Nie mogą jej sprawdzić, jak to wygląda w środku, ponieważ pod częścią z nich znajdują się kontenery budowy i one mogą być zdjęte dopiero pod sam koniec budowy, więc kiedy się skończy cała przebudowa, to będą mogli sprawdzić, jak to wygląda. Kolejna część to sondaże i żeby były sondaże jak najbardziej aktualne, chociaż i tak ten ostatni dopiero się co pojawił, a ja już nagrywam. No to mamy tak, sondaż ten z ostatniej chwili. Czy twoim zdaniem w Warszawie jest za mało ścieżek rowerowych? Większość z was, a to jest 47 głosów, więc raczej nie brał tego pod uwagę, stwierdziło, iż za mało jest ścieżek rowerowych, powinno być więcej, 64%. Jest dobrze 19%, powinno być coraz mniej ścieżek rowerowych, 6% i nie wie 11%. Kolejna informacja, przejdźmy sobie przez te wszystkie posty, które puściłem wam. Jaka jest najlepsza nazwa dla nowej serii City Skylines na PlayStation 4? To jest drugi etap konkursu z Avislandii, mojego serwera na Discordzie. Do niego też macie link w opisie, więc nienawidzę się za te wszystkie linki i karty, które wam daję. No to tutaj jest też ten konkurs i aktualnie wygrywa nazwa mniejsza z grą. Druga nazwa to jest Warszawa 2050, później mamy Budujemy Miasto Marzeń, Avislandia Hardcore i Miasto Zaklęte w konsoli. 44% na mniejsza z grą, pewnie się to już raczej nie zmieni w najbliższym czasie, na 226 głosów. Kolejna informacja, ale to nie jest taki stricte sondaż, więc to jest po prostu ankieta. Kolejne sondaże, których jeszcze nie mówiłem, to co mógłbym wystawić na WOŚP i tutaj faktycznie to wystawiłem na WOŚP, to była szybka piłka, szybkie pytanie. 401 głosów i większość z was stwierdziło, iż spacer z Avisnoszem po Warszawie to jest dobra propozycja. 47% z was tak odpowiedziało. Specjalny film na kanał, nabrany przez siebie temat, 24%, 21%, że już jest za późno i spotkanie z Avisnoszem, 7%. W kolejnym roku pewnie wystawię nie jedną rzecz, pewnie będzie jakiś specjalny film, pewnie zobaczymy, co będzie jeszcze, tak? Jestem ciekawy waszych propozycji, ale to jeszcze jakoś tam na początku stycznia, czy jakoś w tym okresie będę robić specjalne rzeczy. I sądzę, że coś specjalnego będzie mogli wygnać i jeszcze przed nami jest koniec licytacji, o której za chwilę powiem więcej. Kolejny sondaż jeszcze taki tutaj mamy, czy dużo rowerzystów korzystać będzie z nowej trasy rowerowej na wiaduktach wzdłuż trasy łazienkowskiej. No i na 459 głosów większość z was stwierdziło, iż będzie dużo osób korzystać, bo to 63% z sondażu. 15% iż będzie mało osób korzystać, 21% nie wie, czy będzie faktycznie tak. No i ostatni sondaż, do którego się cofnę. Czy miałeś już okazję jechać nowym tunelem pod Ursynowem POW? No i większość z was nie miała okazji. 67% z was stwierdziło, iż nie miało okazji na 604 głosy. 30% z was stwierdziło, iż tak. Ja się w sumie nie dziwię, że większość z was tak jeszcze nie miała okazji z niego korzystać, ponieważ no nie jeżdżam tam żadne autobusy, a dobrze wiem, że część z was nie korzysta z tego. No na koniec, czy wam się podobają nowe SKM-ki, większość z was stwierdziło już tak. Dobrze, no i na koniec spacer z Avisnoszem. Aktualnie cena, która jest na licytacji, to jest 210 zł. Mam nadzieję, że trochę to jeszcze pójdzie do góry, zobaczymy jak to będzie. Na sam koniec licytacji, która kończy się tutaj o godzinie... Teraz mi tego nie pokazuję, ale koniec licytacji jest około godziny 23.30. Przed 23.30 jest koniec licytacji, o której wystawiłem, tak wie się kończy, dokładnie równo 7 dni.
i na sam koniec licytacji na te 10 czy 20 minut końcówki zrobię specjalnego live'a z muzyczką, z moim gadaniem i zobaczymy, czy jeszcze uda się trochę podbić, no i może trochę przy okazji też podbudujemy jakąś cenę. Zobaczymy, co będzie, ewentualnie jak będą osoby, które licytują oglądać to, to może jakieś dodatkowe rzeczy dorzucę. Bo już tutaj widziałem, że hitem jest to, że faktycznie dorzucę tutaj specjalny bilet dobowy, oczywiście kolorowy, taki ładny z WTP, nie z drukarki, który jest bilet matów, także to jest ładny bilecik, będzie dla osoby, która licytuje. No będzie to spacer po Warszawie z różnymi elementami, które będzie można zwiedzić. Oprowadzę Was o metrze, opowiadam trochę, jak to wygląda. Z kwestią budowy, może pojedziemy na Brudno czy Bymowo, raczej będzie po drodze na Zachodniej też się zapuścimy, pokażemy, jak to wygląda z części technicznej, które mogę po prostu Wam opowiedzieć ze swojej strony. No i z różnych inwestycji, które będą w okolicy. Na pewno pewnie się też przejedziemy gdzieś tam w okolicy Trasy Łazienkowskiej, bo wyburzanie tego obiektu jest z kategorii spektakularnych. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest stary obiekt i nie sądziłem, że kiedyś będzie wyburzany za mojego życia. A tak się właśnie dzieje. Także parę takich ciekawych miejsc, to będzie w formie spaceru, na bilecie dobowym będziemy jeździć różną komunikacją miejską. Ciekawostki też z różnych miejsc, na przykład na linii metra, ukryte elementy, o których nie wszyscy możecie wiedzieć. To wszystko będzie w tym spacerze. No i jak będzie ktoś chciał, to z tego będzie specjalny też film dla osoby, która licytuje, będzie mogła wybrać, czy mam taki film stworzyć i później wrzucić go na kanał z tą osobą, czy też bez niej. Także zobaczymy, czy w ogóle tego filmu nie robić. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, za ile to pójdzie i kiedy to będę robić, bo data jest do wynegocjowania z osobą, która wygra. Jednakże nie później niż z początkiem roku studenckiego, czyli do końca września trzeba to zrealizować i się przejść. I preferowałbym okres letni, bo pogoda aktualnie nie zachęca do wychodzenia z domu, więc w dużym skrócie tak to opiszę. Dobrze, no mam nadzieję, że Was zachęciłem do spaceru ze mną. Pewnie już karta z spacerem się Wam wyświetliła w międzyczasie, więc nie będę się o tym już wspominać. No i co dużo mówić, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć takich więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jeszcze dzisiaj, około właśnie tej godziny 10:23 będzie live. I do niego macie teraz link w opisie. I mam nadzieję, że mi się uda zrobić tego live'a, bo nie wiem, gdzie wtedy będę. Albo będę już w domu, albo nie będę nocować tego dnia w domu, więc mam nadzieję, że mi się uda to wszystko zanalizować, bo też w ostatnim czasie staram się jak najwięcej latać dronem i jak najwięcej filmów dla Was przygotować, bo jak sobie zerknę, to aktualnie mam tak, filmy zaległe, które muszę zrobić, w sensie nawet nie zaległe, tylko po prostu oczekujące. Jest oczywiście Metro Brudno, Plac Pięciu Rogów, Rondo Dymowskiego, Sam Nakaz Przeka, Zajezdnia, Anopol, Nowa Pędla na Młynowie, która dosyć długo czeka, druga część mamy Avizo, Kładka przez Wisłę, to jest już gotowy prawie film, pewnie będziecie go mieli w niedzielę lub w poniedziałek. Pociąg do Zegrza Południowego czeka, Wiadukty na Marsa też czeka film, PKP Wiatraczna i Nowe Tory do Wawra też to jest element, który czeka, Wiadukty na Trasie Łazienkowskiej to jest seria, która się będzie pojawiać częściej i też na Sokratesa dawno już mnie nie było, no i podsumowanie Winnicy, nowe przystanki, no i nowa seria z City Skyness, trochę tego jest, właściwie z tych filmów to spokojnie bym mógł zbić cały luty. A biorąc pod uwagę, że większość lutego mam wolną lub prawie wolną, no to będzie dosyć dużo filmów. Dobrze, bo ten film trwa już za długo. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!